Razem, bo to trzeba wszystkich wystraszyć. Wściekły rój. A masz przesrany, doktorku. Jak widzicie, on ma tutaj dużą ilość szaleństwa. I pchły go atakują. I tutaj będzie jeszcze więcej. Boże, co oni tam, jakieś ćwierki gadają, zaraz ich zabiję. Dobra, łyk herbaty. Duch przez chwilę ściga śmiertelnika. A. Dobra, na razie więcej nie mogę go tutaj przestraszyć. Gdzie ten gościu, co tutaj był? Ogólnie, jeżeli ktoś jeszcze miałby problem z uwolnieniem duchów, to może jeszcze raz na nich kliknąć i one tam wam podpowiedzą, a wtedy możecie posłuchać. W tym budynku dekuje się skorumpowany gliniarz. Znajdź go i przyprowadź do mnie. No, ale to jest tylko tak jak naprawdę. Człowiek już nie ma pojęcia, jak go udupić, Boże. Uwolnić. Ale wydostać to się nie wydostanę. No. Dobra. No to może troszkę u górki postraszymy, gdzie jest ten gościu, co tutaj jest, ten chiński. O, dobra, on już tu jest z powrotem. Skoro jest elektryczny, to przywołamy tutaj prądzika i podobnie go postraszymy. Ahaha. Hihihi. Iskra, szybko. Też go troszkę przestraszyło. Bardzo dobrze. Dobra. O, widzicie? Blue screen się pojawił. Nie lubię blue screen, on zawsze mnie stresuje. Tak, boski krzak ma już automatycznie świetną moc, która się nam bardzo przyda, mianowicie jest to trzęsienie ziemi, ale na razie jej nie używamy, ponieważ to rozwalił wszystkie komputery tutaj i nie będą mogli niektórzy tutaj, wiecie, się zająć swoimi sprawami. Zombik, już jesteś gotowy? Are you ready? Wściekły rój na początek. Rozproszony rój. I pogoń. Szybko pogoń. Ha. Zaraz go przestraszymy, on jak widzicie nie ma za dużego tego paska. Dobra, Mara, chodź tutaj. Przerażenie. Już na niego pewnie rzuci. A nie, na niego. No. Dobra. Jak widzicie, Mara ma dużą ilość mocy. Z kostnica, co ty tak dzisiaj jesteś mało aktywna? Chodź tu, odwołuj sobie łóżkę, moją kochana. Deszczyk. I grzmot. Jak widzicie, te moce można łączyć, ponieważ ze sobą są połączone. Nie pamiętam, czy od... No, odległy grzmot już niestety nie, ale dobra, deszczyk dawaj. Nie wiem, czy to tam coś u nich będzie robiło, czy nie, ale... Będzie deszczyk. Ten pierzchalski, gdzie on jest? Boże, pierzchalski, ten pieński. Dobra, on tam schodzi. Dobra, to jest kosmica. W takim układzie chodź tu. Może się przydasz. I rób... aha, nic nie możemy zrobić. Dobra, to może mgła? Dobra. Nie jest kosmica, nie. Mara będzie tutaj lepsza. Wiecie, co do straszenia, to najlepsza jest Mara. Z tych takich Banshee. No kurde, stracili tę straszną niespodziankę. Serduszko! Jakie słodkie. Nie, ale straszna jest ona naprawdę. Jakbym coś takiego zobaczył, to bym chyba zestrał się i umarł. Dobra. No, chodźcie tutaj, ludziki, no. A jak widzicie, tutaj są te lodówki. Jak w prosektorium. Tutaj nasz ten. Nasz, jak on tam ma, patolog tutaj sobie coś na komputerku robi. No a tutaj mamy ciałko. Jak widzicie, jest zimno, bo nawet się zimno tutaj odprowadza. W następnych naszych. O! Patrzcie, to są te pieniądze, za które została sprzedana postrzałka. Że została zabita. I dlatego musimy tutaj sprowadzić jedną osobę, tego walentego kucura, ponieważ on jest za to odpowiedzialny. Straszne, nie? Taki, wiecie, żeby kumpel wydał kogoś, to ja sobie nie wyobrażam. Dobra. Dawaj, straszną niespodziankę. Ahaha. I teraz pisk. Jak widzicie, to są różne te piski, nie?
Załamanie nerwowe, coś da? Załamanie nerwowe? Nie, dobrze. Przerażenie. Te duszki mi się tutaj podobają, te twarze takie fajne są. Takie sexy, mówię wam. No. Jeszcze troszkę i... Nie będzie tutaj go. Straszna niespodzianka. 3, 2, 1, już! Gdzie jest ten kocur? Aha, dobra, spoko tutaj, bo na razie go nie można wystraszyć. Jeżeli chcemy uwolnić postrzałkę. Dobra, spadaj na razie. Zombie. Nie, gdzie... Sorry. Gdzie on jest ten? Aha, tu jest, dobra. To ja wiem, kogo tutaj... No, człowieku, czy... Myślę, że to Hitler w pierwszym momencie. Mówię, co? Jeju. W ogóle ten facet wygląda jak ten kapitan z poprzedniej planszy. Dobra. Pogoń, szybko. No, już, o, świetnie. No, już ucieka. Dobra, to teraz on będzie mógł tutaj, wiecie, przyjść i odkryć te pieniądze. Dobra, teraz musimy uwolnić Hannibula. Najpierw używamy powódź. I teraz Hannibul używamy ist. No nie stać mnie, ogunga. Dobra, ale się teraz wkurzałem, szczerze, wiecie. Bo ta... To się będzie ładowało długo. Dobra. Gdzie jest ten Walenty kocur? No, ja się teraz wkurzyłem. Dobra, to musimy tutaj kogoś w takim układzie postraszyć. Zombie. To będzie taki masowy trochę atak. I 3, 2, 1, już. No widzicie, jak nam podskoczyła? Plazma i teraz rozproszony rój. Szybko. Hihihihi. Bardzo dobrze. Dobra. I Mara, chodź tutaj. Zaraz kogoś postraszysz. Bo będą pewnie wychodzić. Ogólnie można rozkazy ustawiać, ale ja tam jakoś za dobre nie jestem w tych rozkazach. To dobrze, to na razie nie jestem w tym kocu. Ojej, aż mnie ręka już zaczyna boleć. Dobra. Łyk herbaty był. No do cholery, no. Aha, już teraz pewnie mogę, tak? Powódź i uwolnić Angula. O, teraz powódź będzie się 2 lata ładować, nie? Tradycja. No Walenty, no. Ktoś idź tutaj zagarnąć to. Wkurza mnie to. O, mam tutaj ciałko, jak widzicie. Dobra, właściwie możemy tego doktorka postraszyć, nie? Ucieleśnieniem strachu. Zobacz. Jeju. Nie, ucieleśnienie strachu się spieprzyło. Bo to jest naprawdę też dosyć straszna moc. Nie, obsesja? Nie marnuj obsesji, głupia. Straszna niespodzianka. To jest fajne, wiesz co mi. Czekajcie, ja wam to jeszcze pokażę tutaj. Z niej wylatują jakieś dziwne rzeczy. Zimno. Puu! Jak widzicie, ona tak jak moc używa, tak jakby strzelała. Fajne to jest. Ale to cieleśnienie strachu jest jeszcze straszniejsze. Zaraz wam pokażę, jak się tylko naładuje. A ten Walenty tam kocur niech... Kurde, nie wiem, czy go jeszcze trochę może nie postraszyć po prostu. Może, wiecie, poczuję się zagrożony, jak pójdę po tą kasę tutaj. No. I wściekły rój. Już. I rozproszony rój. Szybciej, zombik. Pchełki, jak widzicie, z niego wylatują. Dobra, gdzie jest poszczałka? Dobra, i teraz 3, 2, 1, a 3. I robalki, tak. Dosyć obrzydliwe, ale fajne. Dobra, nie będziemy już teraz marnować mocy. Gdzie jest ten Walenty kocur? Dobra, już widzicie, trochę strachu mu w gacie przyszło. Dobra. Czy mogę już uwolnić Hannibula? No, dobra. No i iskra. O właśnie. Widzicie? I się udało. Człowieku,
sam nie wiem, jak długo siedziałem na tym cholernym krześle. Cały czas śniłem o wolności. To jest naprawdę taki fajny duch. Taki no... jak widzicie, w ogóle krzesło zostało, nie? Elektryczne. Tu tutaj pewnie... No, dobra, z pierwszego główna. Tutaj pewnie tutaj, wiecie, się przesuwało. O! Halt! Poszczałka! Ten gliniarz, no właśnie, sprzedaje się jak ulicznica. Dawaj go tu. Obsesja. Do jakiej cholery, zaraz padnę, umrę, zdechnę. Obsesja. O, dobra, nie, już myślałem, że wiecie, że będę musiał samo użyć obsesji. No właśnie. I ona się to teraz nim zajmie. On się śmieje jeszcze z tego. Przeczytałabym ci twoje prawa, śmieciu, ale żadne ci nie przysługują. Mam nadzieję, że nacieszyłeś się judaszowymi srebrnikami, bo twoja dusza nie jest warta nawet miedziaka. No właśnie, gnój. No i mamy wszystkie trzy duszki uwolnione. To jazda teraz. Teraz się zaczyna, moi drodzy widzowie, jazda. Widzicie tutaj tych ludzików? Wysokie napięcie. No kurde, tylko nie spieprzajcie mi stąd. I niech tylko ktoś tutaj wejdzie. Patrzcie. Bardzo im tak dobrze. A ta gówniara, co tutaj lata. Dobra, w takim układzie od razu już rozstawiamy konkretnie duszki. I teraz kakafonia, jak mogę w ogóle ją kupić. No, na razie straszna niespodzianka, ale kakafonię też zaraz kupię. Tutaj nam rozpieprzają oczywiście. Dobra, gdzie ty jesteś? Poszczałka. No, przestań cały czas to pokazywać, bo zaraz oszalej, o co tutaj chodzi. No, o co tu chodzi, no? Głupia kamera. I strasz teraz ludzi zrobi wściekłym rojem. Dobra. Widzicie, to jest coś trochę takie obszarowe. Straszna niespodzianka. No, Hannibal, szybciej. To jest też dosyć straszne, nie? Zobaczyć w takim momencie. Dobra. Kakafonia, szybko. No. Pierzchaska z pieprza. Z pierzcha już stąd. No. To jest jedna troszkę dłuższa taka plansza. No bo zwłaszcza z tym uwolnieniem duchów i też jest tutaj dużo śmiertelników. O tak, tutaj jak widzicie możemy błędzika sobie przywołać. O, ja cholera, ale... Widmowa zjawa. Tak jak widzicie, to jest jakaś taka jakby postać. Dowolna stąd. W tym wypadku to jest chyba on. No i deszcz iskier. A w ogóle jeszcze musimy tych tutaj w celi wystarczyć. Właśnie. Zapomniałem o tym. Właśnie, w ogóle o tym zapomniałem. Ich też musimy. Dobra, to zombie kładły tutaj te moce. Denny Moren, nie wiem, czy coś trzęsienie ziemi teraz da. Osobiście. Też iskier, nie wiem. O, wodzianka. I zrób powódź. Nie wiem, co to da ta powódź, ale dobra. Dobra. Wiem, że co chwilę znowu mówię dobra. Musi być wkurzające. Trudno jest się wyzbyć takich rzeczy. Z kostnicą moja ulubienica, chodź tutaj. Kochana. A nie, nie mogę cię na razie. No Mara tutaj dużo mocy używa. Gdzie są ci śmiertelnicy wszyscy? Dobra, zmieniamy miejsce Mary na gdzieś tutejsze. I kakafonia, co ty robisz? Ta myszka mnie zaraz wykończy. No czemu kakafonia jest ten... No straszna niespodzianka, szybciej. Serce.